Witam serdecznie na lekcji specjalnej, lekcji poświęconej Narodowemu Świętu Niepodległości w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze spotkanie zatytułowałem Listopadowa wiosna 1918 roku. To taki element poetycki, pochodzący z tamtego okresu właśnie, z początków niepodległego państwa polskiego, odrodzonego państwa polskiego w 1918 roku. Jakże wiosna może nastąpić w listopadzie? Oczywiście nie chodzi o zmiany klimatyczne. Chodzi o to, że doczekaliśmy się odrodzenia, doczekaliśmy się rozkwitu państwa. No oczywiście o samym rozkwicie, o tym, co działo się przez kolejne 20 lat, nie będę dzisiaj opowiadał, ale będę opowiadał o tym, jak to wszystko się zaczęło. Zachęcam oczywiście do świętowania listopadowego. Wiem, że w Polsce być może aura nas nie rozpieszcza za bardzo i niełatwo jest świętować gdzieś plenerowo. To wcale nie znaczy, że jest to niemożliwe. Niezliczone imprezy, biegi niepodległości, lekcje muzealne, różnego rodzaju koncerty, nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także wirtualnym, nie tylko w samej Polsce, ale także poza jej granicami, do czego serdecznie chcę Państwa oczywiście zachęcić. Zróbmy z listopada 11 radosne święto, które będzie wszystkim się podobało, i młodszym, i starszym. Ja spróbuję Państwa nie zanudzić, tylko opowiedzieć przez najbliższe około pół godziny o tym, co z 11 listopada powinno nam się kojarzyć. Oczywiście nie wyczerpię tematu. Oczywiście będą elementy być może kontrowersyjne, będą elementy zagadkowe, będą rzeczy niespodziewane, jak na każdej dobrej lekcji. Zachęcam, zapraszam. Zacznijmy od planu zajęć. W planie zajęć, jak widzicie, jest już pewne niespodziewane, czyli ta magia liczb. Później będzie o tym, co wydarzyło się w samym 1918 roku. Następnie o atmosferze listopada 1918 roku. Później kilka ćwiczeń zaproponuję, także warto uważnie słuchać. Warto także być otwartym na to, co Państwu zaproponuję. Następnie podsumowanie. Zaproponuję także taki zestaw bibliograficzny, no ale to dopiero za około 30 minut. Magia liczb. Dwa takie zestawy liczbowe chciałbym zaproponować. Pierwszy to 11.11, czyli 11 listopada. Te dwie jedenastki czynią ten dzień absolutnie wyjątkowym. Oczywiście w 2011 on był jeszcze bardziej wyjątkowy, o 11.11, ale już nie wchodzimy w te szczegóły. To jako dobry początek. A co to za proporcja 5 do 8? To też pewnego rodzaju magia liczb. Chodzi oczywiście o polską flagę, bo jeżeli mówimy o 11 listopada, to trudno nie mówić o polskich symbolach narodowych. W tym przypadku chodzi o flagę, a dokładnie proporcje długości do szerokości. To jest zapisane w polskich dokumentach. Tak być powinno, moi drodzy. Flaga nie może mieć dowolnej długości, dowolnej szerokości. Zachowajmy proporcje 5 do 8 i to będzie oficjalny nasz symbol narodowy. To jako ciekawostka na początek. Cóż takiego wydarzyło się w roku 1918? Przede wszystkim rok 1918 ma przede wszystkim ten wymiar międzynarodowy. Gdybyśmy 11 listopada byli na Wyspach Brytyjskich, tam napotkalibyśmy ludzi, którzy mają czerwone maki wpięte w ubranie. Co one oznaczają? Oczywiście czerwony mak oznacza walkę Antanty, wojsk Antanty i zwycięstwo w I wojnie światowej, także ofiary, męczeństwo itd., itd. Także w Europie Zachodniej 11 listopada także jest świętowany, tylko ma zupełnie, zupełnie inny wymiar, inny charakter. Dla nas
11 listopada 1918 roku to święto niepodległości. Dla innych może oznaczać zupełnie coś innego, aczkolwiek też świątecznego. Rosja. Oczywiście rok 1918 to koniec Wielkiej Wojny. Wojny, w której tak naprawdę miały się dokonać wielkie rzeczy. I dla nas także. Pamiętajmy o tym, że to bardzo oczekiwane wydarzenie. To pierwsza wojna światowa miała być takim wydarzeniem, które gdzieś przewidywano wcześniej. Już Mickiewicz wieszczył, modlił się w jednym z poematów o to, żeby Europę objęła wojna, która przyniesie wolność ludów. Tak się stało w wyniku I wojny światowej. Niezależnie od ilości ofiar, niezależnie od wielu różnych innych aspektów, ta wojna przyniosła wiele wolności, także Polakom, ale także Finom, także Węgrom, także Czechom i Słowakom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby takiej możliwości, nie byłoby takiej sytuacji, żebyśmy dzisiaj mówili o tym tak swobodnie, z wielką radością, gdyby nie coś, co wykraczało poza spełnienie marzeń ówczesnych Polaków. Marzeniem Polaków w 1914 roku była wygrana jednego z mocarstw i stworzenie jakiejś namiastki państwa polskiego, tak jak Galicja mniej więcej funkcjonowała przy boku Austro-Węgier, to tak sądzono, że będzie wyglądało państwo polskie, autonomiczne. Oczywiście byli tacy, którzy wierzyli w święcie w niepodległość. Wierzyli w to, że spróbują wykorzystać tą szachownicę międzynarodową i na tej szachownicy wygrać swoją partię szachów, wygrać niepodległość. Tacy też byli i oni mieli najwięcej racji. Oni bardzo daleko i wysoko mierzyli i okazało się, że mieli rację. Ale nawet oni w najśmielszych swoich marzeniach nie sądzili, że I wojna światowa zakończy się takim, a nie innym efektem. Przede wszystkim najważniejszy dla nas efekt jest następujący, że wyświetlona przeze mnie już wcześniej Rosja i Austro-Węgry i Niemcy, czyli polscy zaborcy, w wojnie I światowej przegrali. Nikt o tym nie marzył. Nie sądzono, że tak wielka potęga jak Rosja ulegnie przewrotowi wewnętrznemu. Mało kto się spodziewał, że monarchia wielonarodowa, monarchia austro-węgierska rozpadnie się całkowicie. I na pewno mieszkańcy zaboru pruskiego, mieszkańcy Niemiec ówczesnych nie spodziewali się w 1914 roku, że Niemcy w wojnie przegrają. Niemcy jawiły się tym największym mocarstwem, które zdecyduje o losach tej wojny. Jednak tak się nie stało. Szczęśliwie dla nas. Co w naszym kręgu polskim działo się? Przede wszystkim zajmijmy się władzami, czyli reprezentantami Polaków w oczach państw europejskich. Tymczasowa Rada Stanu to symbol aktu 5 listopada. I tu na tym akcie 5 listopada chciałbym się przez chwileczkę zatrzymać. Dlatego, że z pewnością wiecie, że akt 5 listopada odegrał ważną rolę dla sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. O tym się często mówi. Ja chciałbym jednak podkreślić to, że akt 5 listopada był czymś, co wykroczyło poza plany samych jego autorów, ponieważ autorzy tego aktu, cesarze Austro-Węgier i Niemiec, chcieli pozyskać Polaków do walki na froncie. Obiecali nam państwo częściowo suwerenne, to było bardzo tam dyplomatycznie, tak zręcznie określone, ale oczywiście nie obiecywali nam niepodległości, dlatego Polacy nie zdecydowali się, zresztą nie ufając zaborcom. Ale nie spodziewali się chyba tego, że oddadzą nam ogromną przysługę. Dlaczego? Dlatego, że akt 5 listopada pozwolił na wyjście sprawy polskiej poza obręb
państw zaborczych, spraw Europy Środkowo-Wschodniej i mocarstw tego okręgu. O sprawie polskiej zaczęły mówić Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, czyli sprawa polska stała się sprawą międzynarodową. Czyli w tym momencie, w 1916 roku, było jasne, że o Polsce trzeba będzie mówić w akcie pokojowym po wojnie. Niezależnie kto wygra w tej wojnie, to będzie dyskusja o tym, co zrobić z Polakami i z państwem, które no, im się należy. Tymczasowa Rada Stanu miała reprezentować właśnie Polaków przed Niemcami, przed państwami centralnymi generalnie, może tak ogólnie to powiem. Innym takim reprezentantem Polaków, tym razem w oczach aliantów, był Komitet Narodowy Polski. Nie będę wchodził w szczegóły skomplikowanej historii komitetów w czasie I wojny światowej. Fakt jest faktem, że w 1918 roku Komitet Narodowy Polski był uznawanym reprezentantem Polaków w oczach państw Antanty, ponieważ był w Paryżu. Był reprezentowany przez Romana Dmowskiego, z Komitetem Narodowym Polskim związany był m.in. Ignacy Paderewski, także mamy Paderewskiego i Dmowskiego tutaj jako tych, którzy są rozpoznawalni przez władze Antanty, państwo Antanty i no, wszyscy spodziewali się, że to będą przywódcy, którzy odrodzą państwo polskie. Czy tak się stało? No tak się absolutnie nie stało, o czym dzisiaj bardzo dobrze wiemy, co wcale nie znaczy, że Paderewski i Dmowski nie odegrali ogromnej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kolejnym reprezentantem Polaków już w tej wiośnie, rozpoczynającej się wiośnie 1918 roku na jesieni, o czym za chwilkę jeszcze, była Rada Regencyjna. Rada Regencyjna to reprezentanci trzej dokładnie polskich elit w oczach zwłaszcza okupanta niemieckiego. Ona funkcjonowała w Warszawie, ona funkcjonowała na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa, które tutaj było stworzone. Tak, moi drodzy, generalne gubernatorstwo także istniało w czasie I wojny światowej. I teraz ta właśnie wspomniana Rada Regencyjna 7 października 1918 roku ogłasza niepodległość Polski. Mało tego, nie tylko to ogłasza w mediach, ale przede wszystkim umieszcza tą decyzję w monitorze, czyli takim oficjalnym akcie, czyli jest to oficjalny akt prawny odrodzenia się państwa polskiego. Czyli wydaje się, że 7 października powinno się obchodzić Święto Niepodległości tak naprawdę. Tak by być może było, gdyby Rada Regencyjna miała większe znaczenie. Jednak Rada Regencyjna nie miała dużego znaczenia ani w oczach państw centralnych, ani w oczach większości Polaków, którzy działali ku odzyskaniu niepodległości. Ale to ważne, że w akcie prawnym to właśnie odzyskanie niepodległości zaistniało. Co na południu, przede wszystkim październik 1918 roku, to już bardzo silna wiosna jesienna w monarchii austro-węgierskiej. Monarchia austro-węgierska po prostu rozpadała się na części. I Słoweńcy, i Chorwaci, i Słowacy, i Czesi, i Ukraińcy, i Polacy budzili się do życia. Narody, które funkcjonowały w monarchii austro-węgierskiej, chciały mieć swoje państwo. No i oczywiście też zaczęły się walki, zaczęły się kłótnie, rozmaite rzeczy. Widząc dobrą sytuację, która się nadarzyła, polskie stronnictwa w Galicji stworzyły Polską Komisję Likwidacyjną, czyli przejmowały administrację z rąk Austro-Węgier. Czyli tu niepodległość pojawiła się szybciej. Z 6 na 7 listopada w Lublinie zostaje utworzony tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej.
to rząd bardziej partyjny niż ponadpartyjny, dlatego oczywiście jest ważny w naszych dziejach, chociażby z takiego powodu, o którym powiem za chwilkę. Ponieważ wciąż w tej całej opowieści, w tej wiośnie na jesieni, brakuje nam troszeczkę Józefa Piłsudskiego. To on jest tą ikoną odzyskania niepodległości, prawda? I on w tej historii nam się pojawia tutaj. 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski zostaje uwolniony z twierdzy magdeburskiej i wsiada do pociągu właśnie. Czy do Warszawy, czy do Lublina, czy ma wejść w skład tego rządu Ludowego Republiki Polskiej, czy ma porozumieć się z Radą Regencyjną i odegrać inną rolę. Sądzę, że to taki moment kluczowy w tych wydarzeniach. Oczywiście Józef Piłsudski, prawdopodobnie przekonany przez jednego z trzech regentów, przez księcia Zdzisława Lubomirskiego, zdecydował się na przyjazd do Warszawy. Wiedział, że tu właśnie w Warszawie odegrają się najważniejsze rzeczy. Dlatego nie ruszył do Lublina, tylko przybył do Warszawy. No i cóż w tej Warszawie tego 11 listopada 1918 roku się wydarzyło? Oczywiście mamy rozbrajanie Niemców. Mamy ten obrazek, który tu na ulicach był widoczny. No i pewnie osoby, które dały się wciągnąć w całą tą historię, zadają sobie pytanie. I to być może to pytanie nie pojawiło się w tym momencie, pojawiło się już wcześniej. Dlaczego ci żołnierze niemieccy, którzy byli i lepiej uzbrojeni, i bardziej doświadczeni, i zorganizowani, dysponowali bronią, no i przygotowaniem bojowym, dlaczego dawali się rozbrajać polskim żołnierzom? Gdyby tylko polskim żołnierzom, to jeszcze pół biedy, ale rozbrajali ich i cywile, jak tu widać, i rozbrajali ich skauci nawet, czyli młodzież, dochodziło do przeróżnych sytuacji. I dlaczego ci żołnierze niemieccy nie bronili się? Dlaczego dawali się rozbrajać? Oczywiście odpowiedź jest stosunkowo prosta, ale złożona z drugiej strony. Przede wszystkim pamiętajmy, że wybucha rewolucja w Niemczech. Żołnierze niemieccy widzą, że kończy się wojna, widzą, że sytuacja się zmienia, dlatego nie chcieli ginąć w ostatni dzień wojny. To rzecz pierwsza. Na pewno żołnierze niemieccy nie byli zdegenerowanym wojskiem, tak jak to było w monarchii austro-węgierskiej. Zwłaszcza w Warszawie pojawia się oddział elitarny, który może naprawdę dużo zmienić. Mało tego, jest Cytadela Warszawska, pamiętajmy o tej wielkiej twierdzy, która była obsadzona wojskiem niemieckim i która nie chciała się poddać Polakom. Trzeba dodać tutaj pewien ważny element. Niektóre oddziały niemieckie, niekoniecznie w Warszawie, ale poza Warszawą, na przykład w Kielcach, miały spory procent Polaków w swoich szeregach. Tak, tu akurat Kielce podaję, bo w Kielcach już 1 listopada, czyli 10 dni wcześniej, doszło do rozbrajania Niemców z bardzo szybkim i pozytywnym skutkiem. No ale dlatego, że większość garnizonu kieleckiego, około 90%, tworzyli Polacy z Wadowic. To inna historia. Wracamy do na ulicy Warszawskiej 11 listopada 1918 roku. Jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny element, o którym absolutnie nie możemy zapomnieć. To jest ten jeden z elementów kluczowych roli Józefa Piłsudskiego właśnie w tym momencie dziejowym. Józef Piłsudski, przybywszy do Warszawy, absolutnie nie odpoczywa, nie chce się wyspać po więzieniu, tylko wrzuca się w wir działań. Wie, że to jest moment, te 5 minut przysłowiowe, których nie może przespać. Spotyka się nie tylko z Radą Regencyjną, ale także z przedstawicielami różnych stronic politycznych, ale też spotyka się przede wszystkim z dowódcami garnizonu niemieckiego, z Radą Rewolucyjną i Piłsudski zawiera pewną umowę z Niemcami. Dowódca niemiecki wspomina później, że Józef Piłsudski był jednym z ostatnich ludzi honoru, których spotkał w swoim życiu.
Józef Piłsudski był żołnierzem, Józef Piłsudski bardzo dobrze znał armię niemiecką i dowódców niemieckich. Dlatego zawarł z Niemcami pewną umowę, że oni wyjdą stąd z Polski, a Polacy nie będą ich atakowali. I tak naprawdę listopad 1918 roku to nie jest krwawa rozgrywka, której wszyscy byli pewni. To nie jest wielkie powstanie narodowe, które kończy się sukcesem i pozbywamy się zaborcy. Praktycznie ta rewolucyjna zmiana jest bez rewolucyjnych elementów, bezkrwawa stosunkowo. No, praktycznie ofiar może jest kilkanaście w sumie na wszystkich ziemiach polskich, może kilkadziesiąt osób. A mogło być zupełnie inaczej. Ta wojna mogła być toczona między Polakami a Niemcami, a później między Polakami i Polakami, ponieważ stronnictwa polityczne niekoniecznie pałały do siebie wielką sympatią, mówiąc delikatnie. Także 11 listopada 1918 rok, ulice warszawskie, to dynamiczna, bardzo dynamiczna, skomplikowana sytuacja, która przeradza się w wielką euforię, wielkie narodowe święto. Ludzie, Polacy czują wielką ulgę, czują wielką radość, wielkie szczęście, że doczekali oni, ich pokolenie doczekało odrodzenia się państwa polskiego. A to dopiero początek. Chyba niektórzy tylko wiedzieli, myśleli o tym właśnie 11 listopada, że to dopiero pierwszy krok, a teraz nas czeka bardzo, bardzo trudne kolejne dni, które no, to wiele wyzwań rozmaitych. Przykładem sam ustrój, czy Królestwo Polskie, czy Republika Polska. Oczywiście nikt chyba, mało kto może miał takie złudzenia, że będzie kiedyś jeszcze w Polsce monarchia. Pobudzenie w niższych warstwach społecznych, zwłaszcza wśród chłopów, wśród robotników, w świadomości narodowej, no, przypieczętowało to, że Polska musiała być republiką, musiała być państwem demokratycznym. I tak się stało. Rzeczpospolita, czyli Republika Polska. Ten element, to stwierdzenie, zwróci uwagę bardzo krótkie. Czyja władza? No ale odpowiedź była bardzo trudna. Do władzy chcieli dostać się socjaliści, do władzy chciała dostać się prawica, do władzy chcieli dostać się chłopi, chrześcijańska demokracja i tak dalej, i tak dalej. Stronnictw było bardzo dużo. To później w historii II Rzeczypospolitej będzie widoczne. Każda młoda demokracja no, te błędy musi popełniać. Błędy wielopartyjności. Takiej bardzo, bardzo wielopartyjności, bo sama wielopartyjność nie jest niczym złym oczywiście. No i tu dochodzi do czegoś niezwykłego w naszych dziejach. Chodzi o zgodę narodową. Jest wspaniały moment, kiedy Polacy uważają, że akurat ta osoba w tym momencie jest w najlepszym punkcie. Mówimy o Józefie Piłsudskim. Inni przywódcy uważają, że akurat silna ręka doświadczonego dowódcy jest tutaj bardzo ważna. Dlatego, że z jednej strony no jeszcze mocarstwa nie uznały rodzącego się państwa polskiego, z drugiej zaś strony no nie możemy pozwolić na wojnę domową. Nie możemy pozwolić na to, że tylko ze względu na różnice polityczne zaprzepaścimy szansę odrodzenia się państwa polskiego. Także zgoda narodowa zbudowała niepodległe państwo. I chwała za to ogromna Polakom, którzy tworzyli zręby niepodległej Polski właśnie w listopadzie 1918 roku. Kolejne wyzwanie to uznanie mocarstw europejskich. Rzecz absolutnie niełatwa, no bo Piłsudski stoi na czele. Tworzy najpierw Wojsko Polskie, później stopniowo władze polskie, administrację i tak dalej. No dobrze, jest Józef Piłsudski, jest niepodległe państwo, tylko że trzeba, żeby jeszcze mocarstwa europejskie uznały to państwo. A pamiętajmy o tym, o czym mówiłem na początku naszego spotkania. To Komitet Narodowy Polski jawił się przedstawicielem Polaków, a nie socjalista, bo tak na niego patrzono, Józef Piłsudski. Oczywiście Józef Piłsudski od tego socjalizmu się odżegnywał trochę już w tym czasie,
Zresztą miał później powiedzieć, to bardzo, bardzo lubię to stwierdzenie, że Piłsudski, on sam wysiadł z tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość. Także już wcześniej zresztą w spotkaniach nawet z wspomnianym księciem Lubomirskim odżegnywał się od tego swojego socjalistycznego dorobku. No ale oczywiście socjalistą wcześniej był, pamiętajmy o tym. Był jednak niepodległościowcem. To była rzecz fundamentalna, to była rzecz priorytetowa. Tutaj Józef Piłsudski nie szedł na kompromis. Był człowiekiem bezkompromisowym, jak każdy dobry dowódca, i bardzo dobrze. I tak być powinno. Przejdźmy do kolejnego etapu, bo chciałbym, abyście poczuli troszeczkę tą wiosnę listopadową. Tą wiosnę, która, to odrodzenie, które nastąpiło na jesieni 1918 roku. Do tego ma nam służyć taka jednodniówka wydana przez Muzeum Historii Polski, akurat ten egzemplarz dokładnie 10 lat temu. To wcale nie znaczy, że się przeterminował, dlatego że on sam, ten numer odsyła nas do soboty 11 listopada roku 1918. Zostało to bardzo fajnie zredagowane właśnie na wzór gazety z tamtej epoki, z tamtego czasu. No i sam tytuł Jesteśmy jest dobitny, mówi sam za siebie. No i tu w tej gazecie, którą oczywiście proponuję, abyście ściągnęli sobie z portalu ze strony Muzeum Historii Polski. Oczywiście jest to za darmo. Gdy sobie to zobaczycie, można sobie to wydrukować i wtedy będziecie mieli to na papierze. Przyznam, że najlepiej się prezentuje to w formacie A3. Wtedy to wygląda jak prawdziwa gazeta. I tam trzy takie fragmenty chciałbym szczególnie z wami omówić. Tak troszeczkę pośrednio, no ale jednak. Pierwsza rzecz to początek, czyli pierwszy artykuł, ten właśnie z Józefem Piłsudskim na zdjęciu, Józef Piłsudski w Warszawie. Dokładnie ten fragment opowiada o tym, co Józef Piłsudski zrobił, kiedy 10 listopada przybył do Warszawy. Kto go witał na dworcu, co on robił w tych pierwszych godzinach swojej bytności tutaj. Także myślę, że to ciekawe, aby poznać te kuluary, aby poznać te szczegóły pierwszych godzin 11 listopada, bo to też o tym, co kolejnego dnia Piłsudski robił. Na następnej stronie tejże gazety napotkamy taki artykuł, czy wybór bardziej wydarzeń na ulicach Warszawy. To o właśnie rozbrajaniu Niemców. Zachęcam do tego, nie trzeba dużego wysiłku, aby to przeczytać, a sądzę, że będziecie na pewno zadowoleni z tego, ponieważ zobaczycie, jak do tego dochodziło, jaka była z tym związana historia. Poniżej jest fragment Telegramy Polska. Ten fragment pokazuje w krótkim, takim telegraficznym skrócie, co działo się w pozostałych obszarach ziem polskich, nie tylko w Warszawie, ale poza nią. To też uzupełnienie pozwalające zrozumieć, poznać szerszy kontekst tego właśnie listopadowego dnia. Cała jednodniówka oczywiście jest przeze mnie polecana, całe 4 strony, ale bardzo ciekawy pomysł, dlatego dzielę się nim oczywiście z wami i razem oczywiście z Muzeum Historii Polski. Jestem pewien, że nie tylko wam da wiedzę, ale pozwoli nam wejść w tą atmosferę samego listopadowego dnia wiosennego. Jako ciekawy element powiem tutaj, bo chyba każdy uczeń lubi ciekawostki i takie niespodziewane momenty na lekcji, że jest też fragment o tym, że pojawiły się w restauracjach warszawskich 11 listopada potrawy mięsne. Cóż w tym dziwnego, wydawałoby się. Wierzcie mi, że w czasie okupacji, w czasie wojny, mięsa raczej w sklepach nie było. To był towar rarytas, który wysyłany był na front tak naprawdę. A tu z jakichś swoich
zapasów najgłębszych, restauratorzy opróżnili te magazyny i dzielili się tym dobrem, które powodowało na pewno podwójne szczęście u Polaków, którzy odbudowywali swoje państwo. I tu analogia z dniem dzisiejszym. Jestem bardzo ciekawy, czy wiecie, czy właśnie 11 listopada, a to piątek, czy katolicy w Polsce, którzy no, w piątek nie jedzą mięsa bardzo często, czy 11 listopada mogą to mięso zjeść? Jeden z uczniów zadał to pytanie i dlatego znam odpowiedź na nie. Okazuje się, że tak, że polski kościół zrobił dyspensę akurat w roku 2016 piątkową i w piątek spokojnie można sobie potrawy mięsne zajadać, co na pewno spotęguje szczęście niektórych z obchodów Święta Niepodległości. To zdjęcie, wracając już do poważniejszej atmosfery, to zdjęcie absolutnie jest symboliczne. Oczywiście jest realnym, przedstawia realne wydarzenie, co nie zmienia faktu, że tu siedzą w tej dorożce dwaj ludzie skrajnie różni od siebie. I z jednej strony, oczywiście obydwaj szlachetnie urodzeni, z jednej strony żołnierz, twardy człowiek, mówiący wprost, co myśli, czasami używając prostego języka. Z drugiej zaś strony wielka gwiazda światowa, wielki artysta, człowiek kultury, człowiek przebywający na salonach, znający głowy państw z różnych krajów świata, za oceanem wielka gwiazda, Ignacy Paderewski. Ci dwaj skrajnie różni ludzie szli zupełnie innymi ścieżkami do jednego wspólnego celu, do niepodległej Polski. I obydwaj robili bardzo dużo na swój sposób, na ile mogli i doszli szczęśliwie do celu razem, bo losy Paderewskiego i Piłsudskiego połączył rok 1918 właśnie. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania spróbuję Wam zaproponować pewne, sądzę, że ciekawe rzeczy. Przede wszystkim 11 listopada, wciąż wokół tego dnia dziś krążymy. Tu konkret bardzo, czyli to, co zawisło na słupach ogłoszeniowych, na ścianach budynków 11 listopada 1918 roku w Warszawie, to przekazanie, akt przekazania Rady Regencyjnej, przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, ale też zaanonsowanie, że tenże brygadier Piłsudski ma utworzyć rząd narodowy, prawda? Ten rząd narodowy on bardzo szybko powstał i Józef Piłsudski po przejęciu władzy nad wojskiem zaczyna przez 3 dni kolejne negocjować, rozmawiać, pertraktować no i ustalać szczegóły z Radą Regencyjną, jak będzie wyglądała jego rola w odbudowanej niepodległej Polsce. Oczywiście Józef Piłsudski 3 dni później otrzymuje władzę tą cywilną, powstaje rząd Jędrzeja Moraczewskiego, później rząd Ignacego Paderewskiego, ale to już jest rzecz kolejna. Ten dokument podpisany przez trzech przedstawicieli, trzech członków Rady Regencyjnej i pod spodem Józef Piłsudski podpisany również. Kilka dni później, zwróćcie uwagę, 5 dni później Józef Piłsudski wysyła sygnał na cały świat. Zwróćcie uwagę na to, jak inny był świat wówczas. Informacje najszybciej wysyłano telegramami albo telegrafem. Telefony oczywiście istniały, ale ten telegram miał być manifestem istnienia państwa polskiego wysłanym na całą Europę, na cały świat. Tu Józef Piłsudski mówi do rządów i narodów, prawda, którzy wojują i wojowali i byli neutralni, że państwo polskie niepodległe, które obejmuje wszystkie ziemie zjednoczonej Polski, powstało, prawda, że istnieje, że jest. To jest bardzo, bardzo ważny dokument. Kolejne źródło, które chciałbym tu symbolicznie potraktować, to oczywiście ten obszar zaznaczony
orłem, ten najciemniejszy obszar na tej mapie, to jest niepodległa Polska w listopadzie 1918 roku. Tak, to były tylko te niewielkie obszary. Pozostałe obszary dopiero trzeba było przyłączać do Polski. To absolutnie nie odpowiadało, ten obszar nie odpowiadał nikomu z Polaków, bo wszyscy chcieli odradzać tą Polskę w granicach przedrozbiorów, co oczywiście możliwe w tamtym czasie już nie było, ale oczywiście Polaków mieszkało bardzo wielu na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Mówimy oczywiście o rejonach geograficznych, a nie o państwach. Mieszkało na Pomorzu, mieszkało na Śląsku, w Wielkopolsce i tych wszystkich Polaków trzeba było jednoczyć, trzeba było stworzyć im warunki państwowe do rozwoju. No i kilka postaci na koniec. Pamiętajmy o tym, jest powiedzenie oczywiście, które pewnie wszyscy znacie, że sukces ma wielu ojców. I odzyskanie niepodległości na pewno było takim wielkim sukcesem i na pewno wiele osób zasłużyło na miano bohaterów tych wydarzeń. Najczęściej pojawia się postać Józefa Piłsudskiego, z tego zdajemy sobie sprawę. Dlatego on pojawia nam się jako pierwszy tutaj. Ale to nie tylko Piłsudski. Pamiętajmy o tym, że rola wielu pokoleń Polaków, rola wielu przywódców Polaków, którzy działali i wojskowo, ale też kulturalnie, i politycznie, i poza strukturami politycznymi. I tych przywódców, i tych zwykłych szarych Polaków, którzy też walczyli, byli patriotami. O nich wszystkich pamiętamy, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić, dlatego ja stworzyłem taki zestaw Polaków, którzy na pewno zasługują na duży, duży szacunek w takim spotkaniu jak nasze. Po Piłsudskim zaraz mamy Ignacego Paderewskiego, o nim przed chwilą mówiłem, wielki kompozytor, wielki pianista, wielka postać kultury światowej, muzyki, wielka gwiazda. Roman Dmowski, członek Komitetu Narodowego Polskiego, człowiek, który był rozpoznawalny i szanowany, respektowany jako przywódca narodu polskiego w oczach Antanty. Mamy Ignacego Daszyńskiego, który był przywódcą socjalistów, który też był patriotą, też chciał niepodległego państwa polskiego. Mamy Wincentego Witosa, przywódcę ludowców, który reprezentował chłopów polskich. Też symboliczna postać, też ktoś, kto dążył do niepodległego państwa. Poza tym zestawem, który generalnie jest przedstawiany podczas obchodów corocznych Święta Niepodległości, mamy też księcia Zdzisława Lubomirskiego, człowieka, który był jednym z trzech regentów Rady Regencyjnej, człowieka, który nakłaniał Piłsudskiego do tego, żeby przyjechał właśnie do Warszawy, który oddawał Piłsudskiemu władzę najpierw wojskową, potem cywilną, który z Piłsudskim przyjaźnił się później, także to osoba na pewno odgrywająca ogromną rolę w tych wydarzeniach. No i oczywiście postać najbardziej nieznana z tego zestawu to przykład takiego człowieka, który był w samym środku tych wydarzeń, a jest bardzo mało znany. To Ignacy Berner, jeden z dowódców, współpracowników Józefa Piłsudskiego, zresztą widać po mundurze, chociażby legionowym, prawda? Człowiek, który był przez Piłsudskiego wysłany do negocjacji z Niemcami w listopadzie 1918 roku. Czyli to taki bohater nieznany tych wydarzeń, aczkolwiek no, przykład działania konkretnego, sukcesu konkretnego, dziś dla wielu Polaków anonimowej postaci, Ignacy Berner. Krótkie podsumowanie tego, o czym dzisiaj udało nam się powiedzieć na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że mówiłem ciekawie, mam nadzieję, że zajęcia dały Wam dawkę nie tylko wiedzy, ale także wyobraziliście sobie, jak to wszystko wyglądało, zrozumieliście wiele z rzeczy, które warto rozumieć. Przede wszystkim spróbujmy dokończyć zdania. Możecie sobie zatrzymać nagranie i te zdania sobie kończyć tak, jakbyście chcieli. Oczywiście Polacy w czasie I wojny światowej
Mieli wielką nadzieję na odzyskanie niepodległości. To może być dokończenie tego zdania. Polacy w czasie I wojny światowej walczyli o tą niepodległość. Polacy w czasie I wojny światowej działali. Polacy w czasie I wojny światowej spowodowali, że o Polsce i Polakach zaczęto mówić w kręgach mocarstw światowych. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości na pamiątkę chociażby odzyskanie niepodległości, ale także na pamiątkę tego, że rozbrajano Niemców na ulicach Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Można tu wymieniać bardzo wiele różnych rzeczy. Dlatego ta dowolność. Zwróćcie uwagę, że w tych ćwiczeniach daje wam bardzo dużą dowolność. O postaciach mówiłem przed chwilą. To Józef Piłsudski, to Roman Dmowski, to Ignacy Daszyński, to Ignacy Jan Paderewski, to Wincenty Witos, to Zdzisław Lubomirski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten element to zachęcenie was do poszukiwań w waszych rodzinach postaci, które być może odgrywały jakąś rolę ważną w tamtym okresie. Spróbujcie zapytać waszych rodziców, waszych dziadków, czy pradziadków być może, jeżeli żyją, czy ktoś taki działał, czy ktoś taki przyczynił się do odzyskania niepodległości. To by było coś, prawda? To by było coś wspaniałego. Polska odzyska niepodległość po 123 latach, tu do wolności nie ma. Po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli, no właśnie, to wielkie wyzwanie, żeby nacieszyć się tym, co z tak wielkim trudem zdobyto. Świętujmy Dzień Niepodległości. To powinno być święto radosne. Do tego was zachęcam. Radujcie się. Zróbcie coś wyjątkowego, fajnego właśnie w Dzień Niepodległości. Tu zestaw bibliograficzno-etnograficzny. Ja oczywiście tam w kursie jeszcze was odesłałem do wystawy chociażby lub do wysyłania e-kartek. Skorzystajcie z tego, co daje wirtualny świat. Nie ma radości bez niepodległości. Ja dziękuję za uwagę. Cieszę się, że dotrwaliście do tego końca razem ze mną, do końca tych zajęć. No i oczywiście świętujmy radośnie Dzień Niepodległości. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia przy kolejnej okazji.